serdecznie wraz z księdzem proboszczem witamy w kościele narzeczonych Klaudii i Krystiana, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jako pszczelarka wytrawna, wykształcona, doskonale wie, co to znaczy ciężka praca. A Krystian? No, Krystian pszczołami się nie interesuje. Z tego powodu mój przyjaciel Darek przeżywa różnego rodzaju dylematy, ale jeszcze nie zamierza popełnić żadnego błędu, tym bardziej samobójstwa. Zięć nie pszczelarz, taka wola Boża. Ale Krystian jest człowiekiem bardzo utytułowanym w sporcie i wie doskonale, że bez pracy nic się nie osiągnie w dziedzinie, którą Krystian uprawia. Bądźcie zawsze tak jak teraz ze sobą, w tej pełnej miłości. Nie zdradzajcie się, broń Boże, nigdy w życiu i niech ten związek trwa na zawsze. Umiejcie troszczyć się o siebie wzajemnie i ludzi, których Bóg na drodze waszego życia postawi. Łączymy się z ósemką po prawej! Drodzy rodzice, myślę, że jest bardzo dużo słów, które byśmy chcieli wam przekazać. Zaczynając od staropolskiego, dziękujemy. Dziękujemy wam za trud wychowania, który włożyliście w to, że dzisiaj jesteśmy tym, kim jesteśmy i jesteśmy tutaj razem. Abyście tego wszystkiego, tego długiego kazania nie zapomnieli, to dostaniecie dwie drewniane łyżki. Poproszę księdza Marcina, niech jedną podpisze, ja napiszę Klaudia, ksiądz Marcin Krystian. I te łyżki niech służą wam do tego, żeby przypominać, że trzeba się wzajemnie karmić. Nie udało mi się kupić dłuższych. One są symbolem. Nie do tego, żeby sobie tą łyżką przyłożyć, bo moje ma być na wierzchu, ale żeby się karmić wzajemnie. Amen. Alleluja.